Witajcie kochani, witajcie. Jestem w Łodzi, muzeum filmowe. Teraz wejdziemy do muzeum. Mamy tutaj widzenia 3 piętra w tym piwnicy. Zobaczmy co będzie fajnego. Zobaczcie, tu jest pałac rodziny Schreibnerów. 13 mieści te muzeum, wam pokażę. A my znajdujemy się, patrzcie, to jest historia też. I co, tu mamy właśnie te otwarcie muzeum, jak mówiłem. Tam mamy kota Filemona. Jak pamiętacie, kiedyś, niegdyś taki był kotek. Mamy jakiś inny kotek. I co? My zaraz będziemy. Wchodzimy, mamy tu stare maszyny do filmowania. Widać stare. Do góry idziemy. Mamy gradę teatru. Jeszcze kamery. Mamy Elgin Zbota. Słynny artysta. Gazeta oryginalna z 6 roku. Jak widać. Te filmy, co no, kineskop, filmy. Mamy kamerę francuska i niemiecka. Mamy stare stoski. Gaby filmowe. A tu już mamy stare kamery. Taśmowe, jak się nie mylę. Bardzo stare. Aparat oko, przepraszam. No nie wiem. Widzimy, kręcone. No, fajne muzeum, polecam, przepraszam do oko muzeum. Mamy pies zabytkowy, kraflowy. Mamy Oscara oryginalnego Pawlikowski, jest to Oscara. Lepszy film anglojęzyczny. Mamy filmy różne polskie, mamy różne statuetki. Nagrody polskie i europejskie. A tu mamy nasze gwiazdy. A tu mamy fajny piec zabytkowy. Tu mamy stary zabytkowy piec, jak widzimy. Z czasów Schreibera. Pałac ogólnie nie był zniszczony. W 90% był oryginalny. Czy teraz tylko tu podłoga nie była oryginalna. A my idziemy dalej. Mamy różne pamiątki. Mamy na przykład do Faraona. O, nowy eksponat obecnie. Wszystkie filmy Faraona. Oryginalne stroje. Zobaczcie, jakie fajne to są rzeczy. Mamy film Karolowica. Wybieracie ten film i te przedmioty. Mamy od filmu takie różne eksponaty, to jest ciekawe. Więc widzicie, fajne są rzeczy. A tu mamy kolejne takie właśnie aktorzy, różne syny, reżyserie, Sania, pamiątki.
fajny stary pies. Moje krzyżaków z filmu. Nie pamiętacie, mamy jeszcze Smisia, ma nastroje. Mamy King size. Oj, pewnie pan Kleks. To jest pan Kleks. Stroje. Kolejny pies zabytkowy, stary. No i lampy. Mamy paniątki. Właśnie te plakaty filmowe różne rodzaju. Tak zwane na masce. I takie inne tam. Te muzeum polecam. Fajne w ogóle miejsce. To ostatni etap. Film. Filmowania na spule. Pewnie tak. Więc widzicie, jakie to jest piękne to miejsce. Mamy takie opisy właśnie tych rzutników, hektarów takie. Mamy ogólnie ujęcie. Mamy bajeczki, pamiętacie? Kiedyś. Kiedy były skończone bajeczki. Anna Krakowska. Złodzieja. Takie były kiedyś bajeczki. Magieta. O, patrzcie. Tutaj kolejny. Muminki. No, na scenę. A tu jest Miś Usatek. Znacie to doskonale. Ten telewizor słynny. Tak było kiedyś. Pamiętacie pewnie. Ja pamiętam to. Tu jest jedna bajka. Zła gąbka, znacie taki film. Smok kucharz i tam jeszcze jeden. Ten bajka. Zwany ołówek, tu będzie dalej. A tu miałem bajkę Maurycy i Chabranek. Pewnie znacie tę bajkę. Są te makiety. Jest kolejna takie fajne. Bajkę znacie, Bolek i Lolek. Chyba każdy zna. Pingwin. Pikpok. To jest jedna bardzo bajka. Mają makietę. Tak to będzie wyglądało, jak tutaj widać. A tu mamy Reksio. Reksio bardzo dobrze znacie. Co mam mówić. A tu mamy bajkę jakąś. Bajkę jakąś. Idziemy dalej. Mamy te muminki, widzimy. Jakby te plansze się ruszały, wtedy był obraz. Tu mamy widzenia filmów. Motograf. Sceny. Są sceny z filmu. To jest makieta Kowadis. Pokażę tabliczkę. Tak to było kiedyś. To był skic, ogólnie zarys. Mamy to. Muzeum wyszliśmy. Mamy takie duże eksponaty. Są rekwizyty tego filmu King Size. Pewnie to pamiętacie. Takie duże elementy. Łóżeczki. Telefony komórkowe niegdyś. A to jest komórka duża. Nie? Mamy latarkę i tu mamy dzbanek. Więc widzicie, tak to było King Size, dobry film. Widzieliście film. Mam nadzieję, że film się podobał. Serdecznie was zapraszam do tego muzeum w Łodzi. Są bardzo fajne artefakty, które nawet zobaczyć. King Size. Sztuczce. Telefony komórkowe i co? I but, i cebula. Więc pozdrowienia. Cześć.
To dziury w oczach.